Generał Vanille opowiedział swoją historię w prywatnych, domowych okolicznościach, a ty je odnalazłaś, wygrzebałaś i co z nimi zrobiłaś? To są zapiski prywatne. Generałowa postanowiła dla swoich córek nagrać wspomnienia o swoim mężu. Zrobiła to w 1977 roku, kiedy mieszkała w Gdańsku. Kazała córkom kupić magnetofon, postawiła sobie w kuchni na stole i zaczęła odczytywać te wspomnienia. Momentami odrzuca te wspomnienia i zaczyna sama z siebie mówić. Na przykład bardzo wzruszający jest moment, kiedy ona opowiada o ostatnim spotkaniu ze swoim mężem w więzieniu i tam zaczyna płakać, opowiadając tą historię. Ja dowiedziałam się, że taki zapis dźwiękowy gdzieś istnieje, konkretnie w Kanadzie. Mają go spadkobiercy rodziny Fildorfów, więc dzięki pracownikowi Instytutu Pamięci Narodowej, panu Piotrowi Szubarczykowi, dostarczono mi dźwięk. My w Radiu Gdańsk dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ten dźwięk podrasować, żeby go po prostu zrobić takim, żeby on był słyszalny. To nie było nagranie profesjonalne, tak jak teraz się nagrywamy. To było nagrywanie amatorskie na kasetę magnetofonową, wykonane 40 lat temu, milion razy przesłuchiwane, więc było w strasznym stanie technicznym, ale myśmy to odcyfrowali, ponieważ dla mnie najważniejsze jest jedno. Oddajemy głos człowiekowi, którego już nie ma i nie mamy możliwości zapytania, a to jest żona, która staje murem za swoim mężem i chce opowiedzieć, jak wielkim on był człowiekiem i jak ważnym dla niej człowiekiem i jak ważnym powinien być człowiekiem dla ich córek. Ona tego nie nagrywała dla nas, ale ja uważam, że to jest takie uniwersalne przesłanie, że powinniśmy jej słuchać, posłuchać tego, co ona miała do powiedzenia o swoim mężu. A jakim był ten mąż? Czy tam wyziera też taka ta prywatna nuta, ta nuta, która jest tak naprawdę między ludźmi, którzy się kochają, którzy żyją ze sobą, nie ta wielka, patetyczna, historyczna? Ona wiele anegdotek przytacza, na przykład, że generał Neil zatrzymał pociąg jako dziecko, bo był bardzo zainteresowany technicznymi sprawami, że miał własny warsztat, był majsterkowiczem, że kochał muzykę, nigdy nie nauczył się grać na pianinie i bardzo tego żałował, więc widzimy też takiego ludzkiego człowieka, nie wielkiego żołnierza, ale też takiego dobrego ojca, dobrego męża, człowieka, który ma swoje pasje.